sumie jak tam miałem spawn, to ktoś tam może biegnąć, nie? Teoretycznie. Bo tam są spawny, nie? O! Coś biegnie. Co za typek, ty? Halo, ej! Ej, hamuj, ej! Masz tam granatę, tam. Żyjesz, ty? Nie żyje. Ile on przeżył, ty? Halo! Ja z beteków strzelam, no halo. Proszę mnie tutaj. No, teraz mam BS-y nawet. Proszę mnie tutaj nie oszukiwać. Jak ty byłeś ubrany w ogóle? Chciałbym cię zobaczyć, co? Mogę? Aha, ty byłeś bez niczego. Z shotgunem tylko, tak? No, no, no to fajnie, no. Ale tam granatami ciepią, nie? Dole, koleś mi chyba trafił w głowę tym shotgunem. Ale przynajmniej plus jeden do misji mam. Bo ja mam misję, żeby zabijać z granatów graczy i teraz mam przynajmniej plus jeden. A co? Myślałem, że gracz. A to jednak nie gracz. Dobra, tego mi się już nie chce ładować, więc go wyrzucimy po prostu sobie i tyle. Po głowie dostawał. Po głowie dostawał, nie? Ten zginął. No. Jakby tak troszeczkę po lagach. No tak troszeczkę, nie? Siemanko Blag, jak tam broda? No, byłem u barbera, jest dobrze. Dobrze jest. Słyszałem metal. O, ty uciekasz? Pa.
Aha! On zginął! Aha. Chyba lagi są i to mocne lagi są chyba na serwerze, bo jak skończyłem strzelać, to on jeszcze żył. Ty, a on jeszcze żyje jednak. Najlepsze jest to, że ja do niego całą serię skałaszka wystrzelałem, granata jeszcze tam rzuciłem, ten granat koło niego wybuchł. Ja już myślałem, że on nie żyje po prostu. On, okazało się, że on jeszcze żył. Fajnie. No nieźle. Siema go Hydro. Tarkow po polsku? Tak, po polsku. No, Tarkowa teraz nagrywamy po polsku. Na razie mi to nie przeszkadza, aż tak. Także na razie gramy po polsku w Tarkowa. Siemanko, Hydro, cześć. Gdzieś w ogóle flesze do mnie leciały. To jest namys pan killera w razie W. Jakie masz, Marek, specyfikacje komputera, co? Powiedz. Powiedz mi, jakie ma specyfikacje komputerka. Ile masz RAMu generalnie? Powiem tak. To, co jest na stronach, te wymagania tak zwane, one nie pokrywają się w rzeczywistości w tym, co jest w Tarkowie, wiesz? Na to chyba nie ma co patrzeć, bo... Może to by były dobre wymagania, gdyby ta gra chodziła w pełnej wersji i bez problemów, wiesz? Bo może tak, ale na dzień dzisiejszy niestety wymagania trzeba troszeczkę... większe sobie brać.
Co to miało być? Jak? Masakra, ty. Ja w niego tyle nie trafiałem, czy ja po prostu, czy on jakiś terminator był? Ja już nie wiem sam. Ja już sam nie wiem, czy ja w niego nie trafiałem z 2 metrów albo z metra. Czy on taki terminator był, ale no nie wiem naprawdę. Co to było, ty? Ile on przeżył? Jakieś lagi są właśnie. Jakieś takie drobne lagi są chyba. Oj, Tarkov, Tarkov, ty mnie zaskakujesz cały czas. Mimo to, że 3 lata już w ciebie gram, to zaskoczysz mnie cały czas. Jeszcze ktoś biegnie! Rushing, pushing! Rolalalalalalalala! No tak. Nie żeby ja nie kampię, tak? Ja po prostu próbuję po prostu naładować magazynki, tak? Ja nie kampię, żeby nie było. Ja cały czas próbuję tylko naładować magazynki, a nic więcej nie chcę od tej gry. Naładować magazynki. No nieźle. Nie zgubiłem w ogóle moje magazynki wszystkie, bo używałem tego szybkiego przeładowania. Ja teraz nie wiem, gdzie ja moje magazynki mam, nie? Halo, Mieciu, daj mi moje magazynki. Zgubiłem magazynki, nie? Ale tu będziemy mieć magazynki jakieś. Jammo by się wreszcie przydało. PS-y? No nie, źle. No, ale przynajmniej mamy lepszego leka od razu. Dawaj mi to. Co się z tym lekiem dzieje? Dobra. Po tobie więcej już nie chcę. Tu mamy gracza z kawa. Dobra, załadujemy sobie od razu tego kolejnego magazynka. Dobra. Nie, ale ta akcja, co tu była, to ja naprawdę nie wiem, co tu się wydarzyło, nie? Ta akcja tutaj. Z tym kolesiem, nie? Co to miało być? 54. poziom. Co to w ogóle za... za koleś, ty?
Dodali Polski w ustawieniach? Tak. Aha, jakiś lag jest, widzę. Ja mu zbiłem AVS-kę do zera, czyli jak w niego trafiałem. Ja w niego trafiałem, tylko nie potrafiłem się przebić przez niego, nie? Chociaż strzelałem w niego z, nie wiem, BPK-ami, BTK-ami, no to w sumie z jednej strony mógłbym się w niego nie przebić, ale AVS-kę do zera mu zbiłem, także... Znaczy, może nie ja całość mu zbiłem, ale ma kamizelkę całą zbitą, czyli ja w niego trafiałem, bo mu rozwalałem tą kamizelkę. Da się zrobić po polsku. Patrzcie, no żeby mieć polski język w Tarkowie, wchodzicie sobie tutaj w ustawienia, w grę i tutaj wystawię język interfejsu i sobie polski ustawiacie. Koło grafiki język polski ustawiacie. Jak mi idzie, Andrew, jakbyś zobaczył te akcje, co teraz były na tej mapie, to byś się pewnie polął, no polął się, tak jak my. Co tu się działo przed chwilą? No to w ogóle przelutowane jest. Ale to pewnie lutowane jest przez tego kolesia tutaj. Dobra, idziemy tędy. Aha, to był flash. O, on leży. O dziwo działa jak na razie, mówisz? Przyszła ta karta? Uznali ci tą reklamację, widzę. No to fajnie. Dobra. Ja mam w ogóle szybkę?
tutaj ktoś mi tutaj lutował? Bo słyszałem, jakby ktoś się kładł albo coś takiego. Ale nie, to chyba... A to dźwięk tego, Jezus! To tego dźwięk, Boże! Oj. Oj. Cześć, siemanko Krzysztof, witam. Tam jest jakiś koleś chyba nieprzelutowany, co leży na środku drogi. Ale to mi się zdaje, że to jakaś chyba pułapka jest albo coś. Taki leżący na środku drogi, nieprzelutowany. No ja bym chyba nie lutował, mi się zdaje. Ja bym z tego chyba odpuścił. Siemanko Monika, witam. To był gracz! Ja myślałem, że to bot! Chodź się ten... Aż mi się zacięło, ty. Halo! Halo! Tarkow! Tarkow, nie zacinaj, bo tu wojna! Stop! Ała, boli. Ała. Ale nie. No wziął mnie, rozjechał ty. Ale ile tych skawgraszy w ogóle na tej mapie, nie? Tarkow po polsku jest od kiedy? Od 10 czerwca. Siemanko Abu Dhabi, od 10 czerwca jest Tarkow po polsku. No nieźle. Ty, ale to jest masakra, to jak mnie porobił ten gracz. Chwila, moment i człowiek nie ma już połowy życia. Gdyby nie to, że mam tego surfkita, to już bym nie żył, nie? I dodatkowego leka oczywiście. Nie, ręki już nie będę chyba robił, wiecie? Ręki już chyba nie. Nie potrzebuję chyba ręki robić, jak i tak mamy końcówkę rajdu. Ty, ale w głowę dostał, nie? Za pierwszym razem dostał w głowę, no... Nie wiem, czy widzieliście krew tym na głowie.
z pepeszki mnie tak porobił, no nieźle. Oczywiście wyjścia tutaj nie ma. Co tu się podzieje? Jak poskoczył ty? Ja nie mam za dużo ammo. Został mi tak naprawdę... jeden magazynek. Więc pora stąd uciekać powoli. Jakiś bot do mnie jeszcze krzyczy. Dobra, ja stąd uciekam. W ogóle w dobrą stronę biegnę. Ała! No, boty z shotgunami, nie? Z takiego daleka potrafią cię porobić, nie? Bot z shotgunem. Co, WOT też nie działa, Abu Dhabi? A ogólnie chyba z WOTem są jakieś długie problemy, nie? Bo tam dużo osób mi mówi, że ten, że jakieś serwery w WOTie cały czas padają. Od dłuższego czasu właśnie na live dużo osób właśnie mówi o tym WOTie. Jak się przestraszyłem, ty. Ty nie rób mi ewakuacji, wiesz? Ja sobie go wezmę. A w sumie nic ciekawego chyba nie ma. O! W sumie to sobie wezmę. Powiem wam, intensywny dość rajdzik, ale to co tam się stało na tym środku, jak się z graczem strzelaliśmy na blisko, ja z kałacha do niego pruję, on do mnie z snajperki pruje, ja go nie potrafię zabić, on nie potrafi mnie zabić, to było komiczne naprawdę, nie? To było komiczne. Dziesięć tysięcy expa. Raz, dwa, trzech. Czterech graczy. Czterech graczy, plus jakichś chyba czterech albo pięciu graczy z kawą. No koło dziewięciu albo dziesięciu graczy udało mi się na tym rajdzie wraz ze skaw graczami załatwić, więc no powiem szczerze. 3300 damage'ów w ciało. Tylko 522 w pancerz. 103 trafienia. To dużo trafiałem. To strasznie dużo trafiałem. Jak ja na 368 amunicji wystrzelonej 103 razy zadałem damage w... No, liczba trafień, tak?
To jest 1/3, to strasznie dużo damage'u. Znaczy ogólnie damage'u mam dużo, więc no musiałem, że tak powiem, trafiać ich, ale coś nie chcieli ginąć. Ciekawe. No nieźle.